Dzień dobry. Nazywam się Łukasz, jestem instruktorem szachowym i witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale szachowym. W dzisiejszym filmiku omówimy sobie kolejny błąd dotyczący bardzo często powtarzający się, jeżeli chodzi o grę na początku partii, czyli w tak zwanym debiucie. Troszeczkę tych błędów sobie już omówiliśmy. Błędy te dotyczyły głównie stosowania pierwszej i najważniejszej zasady gry na początku partii. Pamiętacie, jak ona brzmiała? Pierwsza zasada, szybki rozwój i roszada. I omawialiśmy sobie takie błędy jak zaniedbywanie roszady albo zaniedbywanie rozwoju figur, wykonywanie kilku posunięć tą samą figurą, osłabianie pozycji króla. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze tych filmików, to bardzo Was zachęcam, abyście do nich sięgnęli. Są one wszystkie dostępne na moim kanale. Natomiast dzisiaj omówimy sobie kolejny błąd, bardzo często spotykany i nierzadko bardzo, bardzo tragiczny w skutkach, a mianowicie coś, co szachiści czasami tak żartobliwie z jednej strony, a troszeczkę też złośliwe, nazywają pionkoszerstwem. Czyli chodzi o to, że jedna ze stron stara się jak najszybciej powybijać przeciwnikowi jak najwięcej pionków, licząc na to, że dzięki uzyskanej w ten sposób przewadze materialnej łatwo wygra partię, albo przynajmniej uzyska szansę na szybką wygraną. Praktyka jednak pokazuje i mam nadzieję, że te przykłady, które za chwileczkę zobaczymy, przekonają Was do tego, że sprawy nie są takie proste i że lepiej jednak w takiej strategii na początku partii nie stosować. Warto zwrócić uwagę, że często strategia właśnie pionkorzestwa, czyli uganianie się za zdobyczami materialnymi na początku partii, głównie za zdobyczami dotyczących właśnie pionków przeciwnika, bardzo często wiąże się z innym błędem, o którym już mówiliśmy, mianowicie zbyt szybkim wyprowadzaniem hetmana do gry. Właśnie bardzo często strona, która popełnia ten błąd zbyt szybkiego wyprowadzania swojej najsilniejszej figury, robi to no właśnie po to, taka temu towarzyszy motywacja, żeby tym hetmanem jak najszybciej dokonać prawdziwej pożogi w obozie przeciwnika, zwłaszcza wśród nieprzyjacielskich pionków i dzięki temu szybciej wygrać partię. Nierzadko jednak okazuje się, że główną ofiarą owej pożogi pada no właśnie ten zbyt szybko wyprowadzony hetman, którym mieliśmy nadzieję rozstrzygnąć dość szybko losy walki, a okazuje się, że obraca się to przeciwko nam. Żeby nie być gołosłownym, przejdźmy od razu do pierwszego przykładu, który na dzisiaj przygotowałem. W filmiku na temat zbyt szybkiego wyprowadzenia hetmana, błędu polegającego na zbyt szybkim wystawianiu do walki naszej najsilniejszej figury, pokazałem Wam partię, w której białe wykonały pierwsze posunięcie hetmanem już w drugiej kolejce. Zadały hetmanem na h5 i czarne mogły na to odpowiedzieć ruchem skoczka na c6, żeby obronić pionka na e5, albo mogły też zagrać tak zwany gambit, czyli poświęcić pionka na e5 w zamian za to, żeby postarać się uzyskać przewagę w rozwoju, ale też wykorzystać tą zbyt wyeksponowaną pozycję białego hetmana. W tamtym filmiku pokazywałem Wam partię, która przebiegała w następujący sposób. Szybciutko ją sobie przypomnijmy. Białe zadały skoczkiem na C3, czarne na to odpowiedziały skoczkiem na C6, atakując hetmana. Biały hetman zagrał na G3, czarne robią krótką roszadę, zgodnie z pierwszą zasadą, przy okazji broniąc królem pionka na G7, który był atakowany przez białego hetmana. Białe zagrały skoczek na F3, czarne zaatakowały w centrum, teraz ruchem D5. Pamiętajcie, druga zasada, silne centrum mieć wypada, to oznacza, że we właściwym czasie warto to centrum zaatakować, uderzyć właśnie na przykład takim posunięciem pionka, tak jak tutaj. I po wybiciu tego pionka okazało się, że czarne mają niespodziewane posunięcie skoczkiem na H5 i biały hetman jest złapany. Przypomnijmy sobie ważną zasadę, szybki hetman to zły hetman, a czasami, co pokazała ta pozycja, szybki hetman to martwy hetman. W filmiku dotyczącym właśnie tego błędu związanym ze zbyt szybkim wychodzeniem z naszą królową,
Omówiłem tę partię w bardziej szczegółowy sposób, więc zachęcam Was, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, do obejrzenia tamtego filmiku. Na pewno pojawi się on w proponowanych linkach na końcu tego nagrania. Natomiast chciałbym Wam dzisiaj pokazać inną partię, która pierwsze trzy posunięcia były takie jak w tej, którą Wam już wcześniej pokazałem. Natomiast w naszej dzisiejszej partii białe najpierw zadały skoczkiem na F3. Czyli rozwijają tutaj skoczka, rozwijają jedną ze swoich figur. Prawidłowo. Czarne robią to samo, przy okazji atakując hetmana, wykorzystując jego zbyt wyeksponowaną pozycję. Czarne grają hetmanem na G3. I teraz czarne mają co najmniej dwa dobre ruchy do wyboru. Nie ma nic złego w tym momencie w krótkiej roszadzie. Troszeczkę w bardzo podobny sposób jak w tej partii, którą przed chwilą sobie szybciutko przypomnieliśmy. Ale w tym konkretnym momencie czarne postanowiły od razu uderzyć tym pionkiem w centrum. Zgodnie właśnie z tą drugą zasadą, silne centrum mieć wypada, warto walczyć również o centrum. Będziemy sobie o tym jeszcze bardziej szczegółowo mówili. Na razie po prostu pamiętajmy i miejmy zawsze z tyłu głowy tę drugą zasadę. Ale przy okazji czarne zastawiają tutaj pewną, można powiedzieć, pułapkę na białe, czy zachęcają białego hetmana do tego, żeby skonsumował tego niebronionego pionka na G7. I tak się rzeczywiście stało. Ale zobaczmy, jakie były tego konsekwencje, bo nie była to najlepsza decyzja białych. Od razu Wam to powiem. Bo co nastąpiło? Wieża czarna, zaatakowana w tej pozycji przez białego hetmana, uciekła na pole G8. Wieża jest broniona przez skoczka, więc hetman nie może jej bić. Tak naprawdę ma tylko jedno dostępne pole na H6. I teraz czarne po prostu odbiły pionka na E4. Czyli białe tak naprawdę nie zdobyły nawet dodatkowego piona, więc chociażby z tego powodu to połakomienie się na tego pionka na G7 dwa ruchy wcześniej nie okazało się takie udane. A potem zastanowił mnie na tą pozycją, bo czarne zaatakowały w tym momencie białego skoczka. I pytanie, gdzie ten skoczek może odejść? Tak naprawdę ma trzy dostępne pola. G5, H4 i G1. Zauważcie, że wszystkie inne pola są kontrolowane. No tak naprawdę chodzi tutaj wszystkie inne, czyli pola E5 i D4 są kontrolowane chociażby przez tego czarnego skoczka, więc biały skoczek nie może tam uciec. Znaczy może, ale byłby natychmiast zbity, więc oczywiście to nie jest opcja do przyjęcia dla białych w tej sytuacji. Fajnie byłoby odejść na którejś z tych dwóch pól, ale co by się wtedy działo? Zastanówmy się. Jeżeli skoczek by odszedł na H4, czarne mógłby zadać na przykład skoczkiem na D4, już stwarzając, zauważcie, bardzo poważną groźbę widełek na C2. Jeżeli skoczkowi udałoby się tutaj wejść, to zaatakowałby jednocześnie króla i wieżę i wieża z A1 zostałaby zdobyta, co przyniosłoby czarnym pozycję, która byłaby już dla nich obiektywnie wygrana. I tak naprawdę białe w tej pozycji jedyny taki ruch, który broni w jakiś sensowny sposób tego punktu na C2, to jest posunięcie się królem, co już wygląda bardzo podejrzanie, ponieważ białe dobrowolnie w tym momencie tracą roszadę i godzą się na pozycje, na sytuacje, w których pozycja ich króla będzie dość wyraźnie osłabiona. Zauważmy, że taki klasyczny, typowy sposób obrony przed takim atakiem, czyli ruch skoczkiem z B1 na A3, żeby tego pionka na C2 pobronić, no w tym momencie spełznie na niczym, ponieważ czarne mogą po prostu zlikwidować swoim gońcem tego obrońcę pionka na C2 i po odbiciu pionkiem na A3 teraz mogłyby po prostu dać te widełki w następnym posunięciu, zbić wieżę i uzyskać już łatwo wygraną pozycję. Jednakże ruch król D1 też nie przynosi białym zbyt dobrej pozycji, ponieważ czarne mogłyby wtedy zagrać na przykład skoczkiem na G4 i zauważcie, atakowany jest i hetman, i pionek, i jeszcze na dodatek skoczek na H4. A zatem białe, tak czy owak, poniosą w tej pozycji straty materialne i tę pozycję należałoby już w tym momencie ocenić jako tak naprawdę dla czarnych wygraną. Wróćmy więc do naszej pozycji. Gdzie może zatem uciec ten skoczek? No, sprawdźmy, czy może uciec na G5. Dobrze wygląda ten ruch, tylko że po tym posunięciu czarne mogą zagrać teraz od razu skoczkiem na G4. I zauważcie, znowu jest podobna sytuacja.
zaatakowany jest hetman na H6 przez skoczka i skoczek na G5. Skoczek na G5 jest atakowany zarówno przez wieżę, jak i gońca i nawet tego hetmana też powinniśmy w tym momencie policzyć. On razem z tym gońcem po przekątnej tutaj właśnie naciskają na tego białego skoczka. I tutaj znów białych czekają nieuchronne straty. Mogą na przykład zbić hetmanem na H7 tego pionka, ale czarne wtedy uciekną tą zaatakowaną wieżą, jednocześnie zdobywając nią skoczka na G5. I czarne już tutaj uzyskują przewagę wystarczającą do zwycięstwa. Mają przewagę materialną, skoczka za dwa pionki, i ogromną przewagę pozycyjną. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli by białe chciały nawet w tej pozycji kontynuować swoje pionkorzecze szaleństwo i zbić pionka na E4, to bardzo szybko będzie to kosztowało ich życie, ich właśnie zbyt szybko wprowadzonego hetmana. Czy widzicie dlaczego? W jaki sposób czarne mogą teraz osaczyć białą damę? Możemy zrobić to ruchem wieży z G5 na E5. W ten sposób zakładamy związanie po linii E i powodujemy, że ten hetman no, nie jest w stanie nigdzie od tej naszej wieży uciec, ponieważ wtedy odsłonięty by został biały król. A tak oczywiście nie można. I tak naprawdę najlepszą rzeczą, którą mogłyby w tej chwili białe zdobyć, to zbić naszą wieżę, ale oczywiście my wtedy zbijemy którymś ze skoczków hetmana i pozycja będzie już łatwo wygrana dla czarnych. Wracając do naszej partii, no wobec tego białe no, nie mają tutaj prawdopodobnie lepszej opcji niż wrócić się skoczkiem na G1. Zwróćcie uwagę na ustawienie białych biedek. Jedynie hetman teraz jest wysunięty do przodu, a wszystkie, dosłownie wszystkie pozostałe białe biedki stoją teraz na swoich początkowych pozycjach. To nie może wdłużyć czegokolwiek dobrego. I rzeczywiście, czarne teraz mogą zacząć bardzo skuteczną nagonkę na białego hetmana. Wieża G6, hetman F4, goniec D6. Czarne każdym ruchem zagrażają białemu hetmanowi, nie dając białym czasu na to, żeby jakoś skonsolidowały swoją pozycję, chociażby spróbowały któryś ze swoich figurek wyprowadzić do akcji. Skoczek G4, kolejny atak. Białe odchodzą na przykład na C3. Zwróćmy uwagę, że jeżeli by teraz białe próbowały zbić z szachem tego pionka na E4, to skończyłoby się to bardzo podobnym końcem dla białego hetmana, jak w tej sytuacji, którą widzieliśmy przed chwilą. Czarne po prostu zasłoniłyby swojego króla wieżą na E6 i znów mielibyśmy tutaj bardzo podobne związanie po linii E, które zakończyłoby się stratą tego białego hetmana. Wróćmy do naszej partii. Hetman na C3. Goniec na E5. Zauważcie, czarne dalej atakują tę nieszczęsną białą królową, która już ledwo się mieści na szachownicy. Hetman B3, skoczek na D4, kolejny atak. Hetman na E4, szach, ale i od szacha możemy się tutaj zasłonić gońcem z atakiem na tego mężnego, ale już coraz bardziej zagubionego na szachownicy białego hetmana. Hetman na C4 i B5, nawet jeden z pionków dołącza się do pościgu za najsilniejszą białą figurą. Hetman na C5. No i tutaj w zasadzie decydujący już ostatecznie o wyniku partii jest na przykład ruch wieżą na C6. Atakujemy hetmana, a kiedy hetman odejdzie na przykład na D5, skoczek tym razem wchodzi na C2, dając szacha i atakując jednocześnie widełkowo wieżę. I co najmniej czarne zdobywają wieżę w następnym posunięciu i dzięki temu powinny łatwo partię wygrać. Powiedziałem co najmniej, ponieważ po odejściu królem na przykład na D1 czarne mają jeszcze lepszą opcję w tym momencie niż bicie tej wieży. Otóż mogą dać drugie widełki drugim skoczkiem z drugiej strony. Zobaczcie, do czego prowadzi pionkorzelstwo białych. Do jak opłakanego stanu doprowadziło dowodzącego białymi bielkami. Jeżeli białe zagrają król na E2, to oczywiście czarne mogą wziąć którąś z tych wież, albo jeszcze lepiej mogą w dwóch posunięciach wziąć hetmana. Czy widzicie w jaki sposób? Możemy zagrać gońcem z D7 na G4, dając szacha królowi, ale jednocześnie też odsłaniając atak naszego czarnego hetmana na jego białego odpowiednika i to powoduje, że białe nie mogą się w żaden sposób ochronić przed stratą swojej najsilniejszej figury. Król bije F2, hetman bije D5.
No i tutaj już koniec. Koniec będzie szybki. Tak naprawdę mat w kilku posunięciach jest w zasadzie w tej sytuacji nieuchronny, a nawet jeśli białe dałyby radę tutaj przetrwać nieco więcej posunięć, to i tak przewaga materialna czarnych jest w tym momencie tak duża, i materialna, i pozycyjna też, że powinna ona teraz wystarczyć do bardzo łatwego zwycięstwa w tej partii. A więc jaki wniosek? Na pewno ta partia była jeszcze jednym przykładem tego, że nie warto wyprowadzać zbyt szybko hetmana do gry, o tym już mówiliśmy, ale zauważcie, że białych w tej partii zgubiła również ich chciwość, jeśli chodzi o pionki. Po prostu to właśnie sławetne pionkorzestwo, o którym dzisiaj szczególnie mówimy, na którym dzisiaj szczególnie się koncentrujemy. Białe chciały szybko pozbijać jak najwięcej czarnych pionków i równie szybko udziało się to w tej partii przeciwko nim. Dobrze, zobaczmy kolejny przykład, kolejną partię. To jest partia, która została rozegrana w roku, zaraz sprawdźmy którym, w roku 1968 przez dwóch mniej znanych szachistów, pana Kessiena i pana Trycha. No, mniej znani szachiści, a zagrali bardzo ciekawą partię i myślę, że zwłaszcza grający białymi pan Kessien miał prawo być z niej bardzo zadowolony, a grający białym pan Trycz mógł się nauczyć z tej partii no właśnie tego, że pionkorzestwo nie popłaca. Zobaczmy dlaczego. Białe zagrały w tej partii bardzo ciekawy debiut, który nazywa się gambitem północnym. Gambitem, czyli poświęciły pionka, a nawet jak zobaczymy zaraz dwa pionki, w zamian za szybki rozwój swoich figur i szansę na szybkie zaatakowanie czarnego króla. Zobaczmy, jak to zrobiły. Po zagraniu pionkiem na e4 i pionkiem na e5, zagrały najpierw pionkiem na d4 w tej sytuacji i po wybiciu teraz nie odbijały hetmanem pionka, żeby zbyt szybko hetmana nie wprowadzać do gry. Zapewne pamiętały właśnie o tej zasadzie naszej najsilniejszej figury zbyt szybko, o której już mówiliśmy dzisiaj wielokrotnie. Ale zagrały pionkiem na c3. Tak naprawdę decydując się na to, żeby grać bez pionka, co najmniej bez pionka, jeżeli by teraz odbiły skoczkiem na c3, co byłoby absolutnie bardzo, bardzo możliwym i dobrym posunięciem, to miałyby w zasadzie pionka mniej, ale miałyby już teraz przewagę w rozwoju, szansę na szybkie wprowadzenie swoich figur do przodu i rozpoczęcie i szybkie rozpoczęcie ataku na czarnego króla. Czarne nie są w tej pozycji bez szans, mają swoje sposoby, nawet kilka, na to, żeby uzyskać wyrównane szanse, ale musiałyby już grać w tej pozycji bardzo, bardzo ostrożnie. Natomiast białe tutaj postanowiły zagrać jeszcze bardziej, że tak powiem, hardkorowo i poświęcić drugiego pionka. Zagrały teraz mianowicie gońcem na c4 i poświęcając drugiego piona, bo po zbiciu pionka na b2 białe odbiły teraz gońcem i oto mamy właśnie tę pozycję. To jest właśnie ten rzeczony gambit północny. Białe poświęciły dwa pionki, ale ich gońce są już bardzo groźnie ustawione przeciwko pozycji czarnego króla i białe są gotowe do tego, żeby tego króla zacząć atakować. I czarne powinny w tym momencie już bardzo grać, bardzo, bardzo ostrożnie. Tak naprawdę najsilniejszym ruchem dla czarnych, moim zdaniem, byłoby tutaj zagranie pionkiem na d5, oddając tego pionka, tak, czyli zwracając jakby jednego białym jednego piona, ale dając sobie możliwość bardzo szybkiego wprowadzenia naszych figur do gry, być może szybkiego zdobienia z roszady, zabezpieczenia naszego króla. Teraz czarne muszą grać właśnie według tej zasady. Szybki rozwój i roszada, nawet kosztem oddania pionka, a być może zrzucenia nawet całych tych dwóch pionków, które białe poświęciły w zamian za tę przewagę pozycyjną, którą teraz uzyskały, to powinien być priorytet czarnych w tej sytuacji. Czarne jednak wybrały inny plan, który można określić właśnie tym słowem pionkorzestwo. Zagrały bowiem hetmanem na g5, ruch bardzo podejrzany, znów hetman wchodzi do gry zdecydowanie zbyt szybko, no ale atakuje pionka na g2, więc czy taki ruch może być zły? Zobaczmy, co się stało. Białe słusznie zagrały skoczkiem na f3, nie boją się zbicia na g2, ponieważ jeżeli czarne zagrają swój plan, to białe mogą w podobny sposób, jak robiły to czarne w naszej pierwszej partii, zagrać wieżą na g1, atakując czarnego hetmana. Hetman musiałby odejść na h3, bo nie ma innego pola. I teraz, jak myślicie, jest kilka dobrych ruchów dla białych, ale który z tych ruchów byłby najlepszy?
okazuje się, że czarne, że białe mogą w tej pozycji już zacząć bardzo groźny atak na czarnego króla ruchem goniec bije w 7. I nagle okazuje się, że pozycja czarnych robi się już bardzo, bardzo ciężka, no bo muszą tutaj odejść królem, prawdopodobnie na D8. Król zostanie w centrum, straci prawo do roszady i będzie bardzo łatwym obiektem ataku dla białych figur. Dlaczego powiedziałem, że musi odejść? Bo jeżeli by zbił gońca, to co zagrałyby teraz białe? Dlaczego nie bały się oddać gońca na polu F7 w tym momencie? Na pewno już widzicie, że miałyby wtedy możliwość zadać skoczkiem na G5, ustawiając takie piękne widełki na króla i na hetmana, co poskutkowałoby tym, że w następnym ruchu ten hetman czarny by po prostu zginął, jeszcze raz udowadniając, że szybki hetman to zły hetman, a czasami szybki hetman to nawet martwy hetman. Czarny zapewne widząc to, wracając teraz jeszcze do tej pozycji, nastąpił hetman G5, skoczek F3 i czarne zapewne widząc to, albo domyślając się tego, nie zbiły pionka na G2 od razu. O, przepraszam, tutaj zapomniałem alarm wyłączyć. I postawiły najpierw dać szacha gońcem na B4. Białe zasłoniły się skoczkiem z B na D2. Czarne wymieniły gońca za skoczka i dopiero teraz uderzyły na G2, przy okazji atakując tą wieżę. No cóż, trzeba przyznać, że plan czarnych wygląda podejrzanie, ale sensownie. Jak powinna to zareagować białe? Białe zareagowały w tym momencie w bardzo pouczający sposób. Postanowiły, że zrobią wszystko, aby wykorzystać swoje możliwości związane z dużo lepszym rozwojem figur i zaczną już teraz atakować króla, niezależnie od tego, co zrobią czarne. Nie uciekały wieżą, ale poświęciły również i tę wieżę poświęcić i zagrały ruch hetmanem na B3 w tym momencie. Bardzo dobre posunięcie, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że jeszcze silniejsze, z podobną ideą, byłoby zagranie hetmanem na H5 w tej pozycji. Zauważcie, że czarne nie mogłyby w tym momencie zbić wieży na H1, znaczy mogłyby, ale szybko by pożałowały. Białe odeszłyby królem na E1, atakując wieżą czarnego hetmana i okazuje się, że już tutaj pozycja czarnych byłaby krytyczna, bo hetman nie ma czasu, żeby odejść od tego ataku na pole G2, ponieważ białe zakończyłyby partię w dwóch posunięciach. Czy widzicie w jaki sposób? Oczywiście hetman najpierw by wykorzystał słabość pola F7. Jeszcze mata nie ma, bo król może odejść na pole D8, ale w kolejnym posunięciu hetman idzie na pole F8 i to jest już koniec. To jest już mat. W 12 posunięciach ta partia by się skończyła. Dlatego w tym momencie jeszcze silniej było zadać hetmanem na H5, ale to, co zagrały białe, też było bardzo dobre i też było wystarczające do tego, żeby odnieść w tej partii druzgocące zwycięstwo. Zobaczmy w jaki sposób. Czarne przyjęły ofiarę wieży i po król E2 wróciły hetmanem na G2. Dlatego silniej było zadać hetmanem na H5. Gdybyśmy mieli hetmanem na H5, no teraz byłby mat w dwóch posunięciach i byłoby już po meczu. A tak to jeszcze białe muszą tutaj troszeczkę popracować nad tą pozycją, ale ich szanse w tej sytuacji są znakomite. Oczywiście zaczynamy od wybicia gońcem na F7. Rozpoczynamy teraz zmasowany atak na czarnego króla. Zresztą musimy to zrobić, ponieważ poświęciliśmy bardzo dużo materiału, zauważcie. Poświęciliśmy wieżę i dwa pionki. Czarne mają przewagę 7 punktów w tej pozycji. W normalnych warunkach 7 punktów przewagi powinno wystarczyć do łatwego zwycięstwa. Ale w tej konkretnej pozycji okazuje się, że natarcie białych, że atak białych na tego czarnego króla rekompensuje im z nawiązką nawet tak dużą stratę materialną. Tylko co teraz zagrać białymi? Nie mamy w tej chwili żadnego posunięcia zadowalającego, które w jakiś bezpośredni sposób mogłoby zaatakować czarnego króla. Mogliby się dać szacha tutaj gońcem na A3, ale czarne by się łatwo zasłoniły pionkiem. Więc polepszamy naszą pozycję, wzmacniamy naszą pozycję i białe to zrobiły ruchem skoczek na F3, stwarzając teraz bardzo poważną groźbę czarnym. Zobaczmy jaką. Jeżeli czarne by zagrały jakieś takie normalne, narzucające się posunięcie, na przykład skoczkiem na C6, wyprowadzając skoczka, to białe mogłyby teraz zagrać wieżą na G1, właśnie po to był im potrzebny ten skoczek na F3, żeby bronił wieży na tym polu. I zauważcie, że pozycja czarnych znowu robi się opłakana.
ponieważ po odejściu Hetmana białe po prostu biją gońcem na G7. Jest już prawie mat. Gdyby coś stało na E7, na przykład ten skoczek stał na E7, to bardzo ładny mat byłby dwoma gońcami. Ale nawet po odejściu królem na E7 białe mogą na przykład po prostu zbić wieżę na H8. Białe zniwelowały przewagę z czarnych do jednego małego pionka, a atak białych figur na czarnego króla jest w tym momencie decydujący. Pozwólcie, że na tym skończymy analizę tej pozycji. Jeżeli nie jesteście przekonani co do tego, że ta pozycja byłaby już wygrana dla białych, to zachęcam was do tego, żebyście może sobie ustawili na szachownicy tę właśnie sytuację i spróbowali ją troszeczkę poanalizować, pograć, zobaczyć, jak mogłyby się ewentualnie tutaj w tym momencie bronić czarne i w jaki sposób białe mogłyby tutaj doprowadzić swój atak do końca. W każdym razie pozycja jest dla białych wygrana, atak na czarnego króla jest po prostu miażdżący. W partii czarne zagrały dość sprytnie, bo zagrały w tym momencie skoczkiem z G8 na H6. I spryt tego posunięcia polega na tym, że jeżeli teraz by białe zagrały wieżą na G1, to czarne mogłyby w tym momencie oddać hetmana za wieżę, ale chwilę później zbić tego gońca. I zwróćmy uwagę teraz na bardzo ciekawą pozycję, która się tutaj wytworzyła. I zastanówmy się, kto ma tutaj przewagę? Otóż tutaj przewagę, i to nawet nie tylko przewagę, ale tak naprawdę już, jeżeli nie wygraną, to na pograniczu wygranej pozycji miałyby już czarne. Bo zauważcie, białe wprawdzie mają hetmana, czarne hetmana nie mają, ale czarne z tego hetmana mają dwie wieże, skoczka i tak naprawdę nawet dwa pionki. Czyli to daje bardzo dużą przewagę materialną czarnych tak naprawdę, pomimo nieobecności hetmana już w ich obozie. Ale to jest aż 5 punktów przewagi. I tak naprawdę jeżeli tylko czarnym uda się teraz w miarę szybko wprowadzić ich figury do gry, co powinno się udać w tej pozycji, ponieważ atak białych troszeczkę tutaj stracił w tym momencie impetu. A zatem jeżeli tylko czarne teraz szybko wprowadzą swoje figury do gry, szybko zmobilizują swoje siły, to partia najprawdopodobniej zakończyłaby się jednak koniec końców ich sukcesem. Więc tutaj szacunek dla czarnych za sprytny ruch, za sprytną tutaj obronną ideę skoczek H6. Białe jednak to przewidziały i po prostu odeszły zaatakowanym gońcem na H5. No i teraz czarne znalazły się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Pozycja jeszcze obiektywnie nie jest dla czarnych przegrana, ale jest bardzo, bardzo ciężka do gry. Tak naprawdę najlepszą możliwością, jaką miały w tej chwili czarne, to jest ruch, który człowiekowi bardzo trudno byłoby wykonać. Mianowicie ruch pionkiem z G7 na G6. Oddając wieżę na H8, która mogła być od razu zbita przez białego gońca, ale gra na tym posunięciu hetman na H3 i tutaj pozycja cały czas jest z praktycznego punktu widzenia bardzo niełatwa dla czarnych do gry, ale dawałaby stosunkowo największe szanse czarnym na obronę króla. Czarne w tym momencie z jednej strony atakują tego białopolowego gońca, może uda mi się na następnym posunięciu zagrać hetmanem na E6, obronić troszeczkę pozycję króla, zaproponować może wymianę hetmanów, która na pewno byłaby w takiej sytuacji dla czarnych korzystna. Czarne mają bardzo trudną sytuację, ale jeszcze są w grze. Natomiast grający czarnymi, pan Tricz, w tym momencie być może widział tę możliwość, możliwość obrony związane z ruchem G6, ale postanowił go najpierw przygotować ruchem wieża G8, ale okazało się, i białe pięknie to udowodniły, że po tym ruchu już na obronę, na skuteczną obronę będzie już po prostu za późno. Pod warunkiem, że białe znajdą znakomite atakujące posunięcie, które przyniosło im w tym momencie sukces. Zachęcam was do tego, żebyście teraz zastanowili się nad tą pozycją. Może nawet zatrzymajcie na chwileczkę ten filmik, bo naprawdę warto się tutaj zastanowić, żeby samemu znaleźć niesamowite, potężne posunięcie i wcale nie takie oczywiste na pierwszy rzut oka, które wykonały w tym momencie białe. Dlatego pomyślmy może dłuższą chwilę, co byście tutaj zagrali. Okej.
jeżeli chcecie jeszcze pomyśleć nad tą pozycją, to zatrzymajcie ten film, naprawdę warto. A szczególnie gratulacje chciałbym przekazać teraz tym, którzy zauważyli potężne posunięcie białych Hetman z B3 na E6. Wow, coś niesamowitego. Czasami mówi się, komentując partie szachowe, że to po prostu jest grom z jasnego nieba. Ale zaraz, zaraz. O co tutaj w tym chodzi? Czy białe po prostu nie postawiły hetmana pod bicie w tym momencie? No zastanówmy się. Co jeżeli czarne zbiją tego hetmana? Co już nastąpiło w partii? Co białe takiego wykombinowały w tym momencie? Mam nadzieję, że już widzicie, o co chodziło, na czym polegał ten chytry plan białych. Otóż teraz białe dają mata w dwóch posunięciach. Czy widzicie, w jaki sposób możemy to zrobić? Goniec B2 idzie na A3 i okazuje się, że dwa białe gońce z dwóch stron szachownicy same ogarniają tego czarnego króla. Czarne mogą jeszcze zasłonić się pionkiem i tak nastąpiło w partii, ale ostatnim posunięciem w partii był goniec A3, bije C5, mat. Niesamowicie piękna partia. Mówi się, że każdy szachista marzy o tym, żeby rozegrać taką swoją nieśmiertelną, najpiękniejszą partię. I myślę, że biały pan Kessien mógł właśnie być w pełni zadowolony i nieraz się chwalić swoim szachowym znajomym właśnie tą piękną rozrywką, którą udało mi się tutaj uskutecznić. Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego momentu, kiedy białe zadały teraz hetman na E6. Czy to przypadkiem nie było tak, że czarne po prostu się dały złapać na zwykłą podpuchę tutaj? Czy ten ruch hetmanem na E6 był zwykłą podpuchą na zasadzie, że no jeżeli czarne zbiją hetmana, to dajemy mata, a jeżeli nie zbiją, no to trudno. Okazuje się, że nie do końca, ponieważ ruch hetman E6 jest nie tylko przepiękny z uwagi właśnie na tą niesamowitą ofiarę hetmana, ale również stwarza bardzo poważną groźbę, przed którą no, niełatwo się czarnymi bronić. Grozi po prostu hetman na E8 mat, prawda, w tej sytuacji. I no, obrona przed tą groźbą dla czarnych jest naprawdę, naprawdę niełatwa. Tak naprawdę jedynym sensownym posunięciem broniącym se przed tym matem jest posunięcie G6, właśnie to posunięcie, które czarne chciały przygotować ruchem wieża G8, ale tak jak już mówiliśmy, okazuje się, że na taką obronę jest już w tym momencie trochę za późno, ponieważ białe mogłyby tak czy owak dać szacha gońcem na A3, czarne musiałyby się zasłonić pionkiem na D6, no w tym momencie nie byłoby mata, ale białe mogłyby zbić gońca na C8 i ta pozycja znowu byłaby wygrana w tym momencie dla białych. Nie będziemy może teraz już analizowali wszystkich wariantów. Pokażę wam tylko ładne zakończenie, jakie mogłoby nastąpić, gdyby król chciał się schować na polu H8. Jeżeli czarne zadałyby teraz królem na królem w tym momencie na G7, to białe mogłyby po prostu zbić pionka na C7, dając szacha temu czarnemu królowi i po odejściu na H8 goniec wraca na B2, zadając ostateczny cios czarnemu monarsze. Czarne mogą się jedynie zasłonić wieżą na G7, po czym następuje hetman G7 i mat. I koniec partii w tym momencie. Tak jak mówiłem, czarne mogły się nam troszeczkę inaczej bronić po drodze, ale może teraz, może znów zachęcam was do tego, żebyście może sobie właśnie tę sytuację pod G6 na przykład ustawili na waszej szachownicy w domu i troszeczkę sobie poanalizowali ją dla treningu i również dla czystej przyjemności. Zobaczyli, w jaki sposób mogłyby się czarne tutaj jeszcze inaczej bronić i jak mogłyby wtedy atakować białe. Ja poprzedzałem tylko na stwierdzeniu, że pozycja białych jest wygrana, że atak białych jest decydujący i że tak czy owak, prędzej czy później, dobiorą się one tutaj do skóry czarnemu królowi. Natomiast w partii nastąpiło się to przepiękne zakończenie, gdzie dwa końce dały takiego właśnie niesamowitego mata czarnemu królowi. A wniosek ogólny z tej partii jest znów taki, że pionkorzelstwo no po prostu obraca się przeciwko temu, kto stara się na tych pionkach żerować. Czarne w tym momencie wprowadziły szybko hetmana do gry, żeby wybijać białym kolejne pionki. Nie dość było im już tych dwóch pionków, które białe na początku poświęciły. Ale białe
piękny sposób. Może nie taki idealny, bo tak jak widzieliśmy tutaj, lepiej było wyjść Hetmanem na H5, ale i tak se przypuściły atak na czarnego króla, nie szczędząc nawet kolejnych ofiar, w szczególności tej wieży na H1, i odniosły przepiękne zwycięstwo. A ruch Hetman E6, no to prawdopodobnie jest właśnie być może nawet jednym z najpiękniejszych posunięć w historii szachów w ogóle. I mat. Ok. Przyjrzyjmy się teraz jeszcze na koniec czterem bardzo szybciutkim partiom. To nawet nie będą takie całe partie. Chciałbym wam pokazać cztery pułapki debiutowe, które no jednak bazują właśnie na tym, że jedna ze stron liczy po cichu na to, realizując jednocześnie swoje normalne debiutowe zadania. Na to właśnie, że przeciwnik skusi się na tego pionka, że okaże się pionkożercą i że obróci to się przeciwko niemu. Zobaczmy pierwszą z tych pułapek. Ona nastąpiła, w debiutku się nazywa obroną francuską. Jeżeli czarne w pierwszym posunięciu nie grają o dwa pola pionkiem, ale o jedno pole, to się nazywa właśnie obrona francuska. Idea jest taka, że po ruchu D4, pamiętacie, silne centrum mieć wypada, czarne od razu kontratakują te centrum ruchem D5. Tak też można grać, to jest bardzo, bardzo dobry debiut, samemu go również czarnymi grywałem, aczkolwiek on jest już dla troszeczkę bardziej zaawansowanych szachistów, więc raczej jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę z szachami, to raczej zachęcałbym was do tego, żebyście w pierwszym posunięciu grali tak najklasyczniej pionkiem z E7 na E5. Ale wróćmy do partii. W partii białe zadały teraz goniec D3, czarne zagrały C5, atakując białe centrum. Także gdzieś właśnie ta długa zasada cały czas nam się tutaj subtelnie kłania. Białe zbiły pionka na D5 i czarne teraz zamiast w naturalny sposób odbić pionkiem na D5 i mieć dobrą pozycję, no właśnie teraz znów się troszeczkę skusiły na możliwość zaatakowania pionków białych. I to zarówno tego na G2, jak i na D4. Ale okazało się, że no nie był to taki najlepszy pomysł. W partii, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, skończyła się tak naprawdę bardzo szybko. Przynajmniej dla tego czarnego hetmana. Bo białe zadały skoczkiem na C3, atakując jak gdyby nic czarnego hetmana. I po hetman bije G2, czarne się bardzo cieszyły, że zbiły tego pionka, atakując jeszcze dodatkowo wieżę, ale po ciętej riposcie białych, którą było posunięcie gońcem z D3 na E4, zapewne już ich radość przemieniła się w smutek, bo okazuje się, że hetman czarny jest złapany, że nie jest w stanie odejść na żadne wolne pole. Wszystkie te pola, na które może się przemieścić w tej chwili czarna dama, są kontrolowane przez taką lub inną białą bierkę. No i czarne po prostu tasą hetmana. Na tym polega ta pułapka. Oczywiście lepiej było w tej sytuacji, jeżeli już, to już lepiej było zbić tego pionka na D4 w tym momencie, to po tym posunięciu czarne nie dostawałyby przegranej pozycji, ale ale pozycja czarnych byłaby wtedy bardzo ciężka, o ile białe prawidłowo zagrają. A mam na myśli tutaj posunięcie skoczek na B5. Zauważcie, atak na hetmana i groźba widełek na polu C7. Czarne więc muszą teraz się bronić, salwować się ucieczką hetmana na wyjściowe pole, hetman na D8. Ale białe dalej wychodzą do przodu. Białe w tym momencie oddały pionka, ale w zamian za tego pionka mają wspaniały rozwój i stwarzają już bardzo konkretne groźby czarnym. Czarne mogą się oczywiście bronić, zadać na przykład teraz skoczkiem na A6, broniąc tego pola na C7, ale białe mogą dalej wzmacniać swoją pozycję, dalej się rozwijać, zadać hetmanem na E2, po to, żeby na następnym posunięciu zrobić drugą roszadę, tym razem chroniąc króla na skrzydle hetmańskim i wprowadzając od razu wieżę do gry na jedną linię z hetmanem. No i tu już czarne cierpią w tej pozycji. Mają niby pionka więcej, ale nacisk białych jest ogromny i bardzo nieprzyjemny. Przykładowo, po takim naturalnym ruchu gońca na E7, czarne muszą się liczyć z tym, że białe dadzą na przykład takiego bardzo nieprzyjemnego szacha na D6. Jeżeli czarne teraz odjedą w którym, no to stracą prawo do roszady i ich pozycja będzie co najmniej trudna. Natomiast jeżeli wybiją tego skoczka, białe mogą teraz odbić i
czarne tak czy owak będą miały problemy z wykonaniem zoszady, ponieważ w tej chwili tej zoszady wykonać nie wolno, gdyż goniec atakuje pole, przez które miałby przejść król. A jak wiadomo, zoszady przez zagrożone pola, przez zagrożone pole wykonać nie możemy. Natomiast jeżeli by czarne spróbowały zbić tego gońca, to jaką postę na to przygotowały białe? Czy widzicie? Oczywiście można by teraz zagrać gońca na B5 i podobny motyw już widzieliśmy dzisiaj. Z jednej strony białe dają szacha gońcem, a z odsłony wieża biała z pola D1 atakuje hetmana i czarne nie są się w stanie obronić przed jednym i drugim. Po jakimkolwiek posunięciu broniącym przed szachem, białe po prostu zdobędą czarnego hetmana i uzyskają wygraną pozycję. Koniec końców w tej pozycji, po skoczek C3, czarne powinny się przyznać do błędu, do chybionej idei wyjściem tego hetmana na D5 i po prostu od razu wrócić hetmanem na D8 i jeszcze ich pozycja nie byłaby taka zła, pod warunkiem, że bardzo szybko wprowadzałyby w kolejnych posunięciach swoje figury do gry i szybko zrobiły roszadę. Białe miałyby niewielką przewagę, ale nic ponadto. Jeszcze można by było tę pozycję tutaj grać. Natomiast jeżeli czarne by się nie opamiętały w tym momencie i chciały mimo wszystko zdobywać pionki zgodnie ze swoim początkowym zamiarem, no to bardzo szybko mogłoby się to dla nich źle skończyć. I bardzo często właśnie takie pionkarzestwo kończy się no właśnie źle. Zobaczmy kolejną pułapkę. Tutaj będziemy mieli debiut, który się nazywa obroną Philidora, czyli czarne grają w tym momencie ruch pionkiem na D6, broniąc tego pionka. Mieliśmy już partię w tym debiucie w jednym z poprzednich filmików. W tym przypadku białe zadają pionkiem na C3. To jest dobry ruch, aczkolwiek niekonieczny. Ja bym po prostu od razu już uderzał w centrum ruchem D4, ale jeżeli ktoś chce mieć w sobie centrum jeszcze solidniejsze, może zacząć od ruchu C3, czemu nie? Przy okazji zastawiając małą pułapkę na czarne. Czarne mogą zagrać w tym momencie skoczek F6 i to jest jak najbardziej dobry ruch. Naciskamy w tym momencie na pionka E4. I teraz białe mogą zastawić sprytną pułapkę, grając na przykład gońcem na E2. Skromnie wyprowadzają tego gońca, ale na tym polu też goniec stoi całkiem nieźle. Więc białe grają jak najbardziej zgodnie z tymi podstawowymi zasadami. A przy okazji zastanawiam tutaj sprytną pułapkę. Bo czy przypadkiem czarne nie mogą teraz bić tego pioneczka na E4? Jak myślicie? Czy białe teraz po prostu postawiły pionka? Czy to jednak czarne się przeliczyły? Okazuje się, że to drugie. Znowu tutaj pionkorzelstwo obróci się szybko przeciwko temu czarnemu rumakowi, ponieważ pod warunkiem jednak, że białe zagrają hetmanem na A4, dając piękne widełki na króla i na skoczka i okazuje się, że czarne będą musiały się na następnym posunięciu z tym skoczkiem pożegnać. Cokolwiek teraz zagrają, hetman zbije skoczka. W następnym posunięciu myślę, że mądrą rzeczą byłoby po prostu wycofać tego hetmana na jakąś pozycję, na której nie byłby zbyt wyeksponowany. Białe zgodnie teraz wracają w tym momencie do pierwszej zasady, zrobią roszadę, dokończą rozwój pionkiem na D3 albo D4, wprowadzą figury do gry i będą miały całą figurę więcej i dzięki temu wygraną pozycję. Warto zwrócić uwagę tutaj na ten motyw szacha hetmanem z atakiem na króla i skoczka, czasami na króla i gońca, bo wiele skoczków i wielu gońców już właśnie poginęło na szachownicach w takich właśnie warunkach. Zobaczmy jeszcze jeden przykład, gdzie właśnie tym razem czarne będą wykorzystywały taki motyw. Białe zadały E4, E5, skoczek F czy skoczek C6, goniec B5, partia hiszpańska, bardzo dobry debiut, zwany czasami królową debiutów otwartych. Debiuty otwarte to są takie, które zaczynają się właśnie w pierwszym posunięciu ruchem białych pionkiem na E4, a czarnych pionkiem na E5. Będziemy sobie o tym jeszcze szerzej mówili, na razie podaję to Wam jako troszeczkę tak na marginesie, jako takie ciekawostki. Czarne zadały w tym momencie ruch skoczkiem na F6, białe zagrały ruch D3, i teraz najczęściej czarne grają, takim najlepszym, najlogiczniejszym posunięciem byłby ruch gońca na C5, ale w tej pozycji czarne zadały ruch, no troszeczkę mówiąc szczerze, podejrzany, ponieważ zagrały teraz skoczkiem na E7.
czy pamiętacie, jaką zasadę w tym momencie złamały czarne tym posunięciem? Złamały tym posunięciem zasadę niewykonywania bez potrzeby dwóch posunięć tą samą figurą. Ale jednocześnie ten ruch ma w sobie, kryje w sobie pewne żądło, ponieważ jeżeli białe połakomią się na pionka, czyli zachowają się w taki pionkożelski, można powiedzieć, sposób i zbiją pionka na E5, to czeka je przykra, chociaż nie taka oczywista, na pierwszy oka niespodzianka. Czy widzicie jaka? Otóż czarne mogą w tym momencie zadać tu C6, atakując gońca. I jeżeli goniec odejdzie, czy na A4, czy na C4, to jakie będzie kolejne posunięcie czarnych? Jeżeli pamiętacie poprzednią pułapkę, poprzedni przykład, to powinniście tutaj szybko, szybko wpaść na to, co czarne mogą zrobić w tym momencie. Otóż, białe nawet grożą matem w jednym posunięciu na F7, ale czarne mogą się wspaniale obronić, dając szacha hetmanem z D8 na A5. I znowu mamy tutaj podobny motyw. Zaatakowany jest jednocześnie król i skoczek, na skutek czego skoczek na następnym posunięciu ginie. I tym razem czarne uzyskują tutaj wygraną pozycję, albo przynajmniej dużą przewagę. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby najlepiej już na następnym posunięciu po prostu wrócić hetmanem, na przykład na pole C7, na którym hetman będzie w miarę bezpieczny, żeby nie dawać tutaj szans białym figurom, zwłaszcza białym i być może też białym pionkom, atakować tego hetmana i uzyskać jakieś rekompensaty za oddany materiał. Dlatego w tym momencie białe nie powinny zbić tego pionka. Powinny zadać na przykład krótką roszadę i ta krótka roszada powinna dać białym przewagę debiutową. Bo tak jak powiedziałem, ogólnie już biorąc ten ruch skoczkiem na E7, jest taki sobie. tak to powiedzmy. Obiektywnie dużo lepiej byłoby zagrać czarnym gońcem na C5, albo nawet ruch D6 też jest w tej pozycji dość często stosowany. A zobaczmy teraz jeszcze jedną rzecz właśnie odnośnie tej pułapki. Czarny zdaje skoczek E7, białe tutaj kuciesze czarnych połakomiły się na pionka E5, czarnych dają C6 i białe teraz mogą jeszcze troszeczkę zagrać sprytnie i poszedłem skoczka na C4. I co byście teraz zagrali w tej sytuacji? Jaki powinien być kolejny ruch czarnych? Jeżeli pomyśleliście o tym, że zbilibyście pionkiem tego gońca, to dodatkową lekcją dla Was z naszego dzisiejszego spotkania będzie to, że zawsze musimy się zastanowić, co chce przeciwnik, albo co przeciwnik będzie mógł zagrać po naszym posunięciu. Nawet jeżeli to jest tak oczywiste i tak pozornie dobre posunięcie, jak zbicie tego gońca. Bo okazuje się, że teraz bicie tego gońca byłoby ogromnym błędem, ponieważ białe zagrałyby skoczkiem na D6 i to białe cieszyłyby się od razu ze zwycięstwa. Jest mat, król przyduszony przez swoje figury, nie ma dokąd odejść. Partia kończy się już w siódmym posunięciu. Jeżeli jednak czarne w tej sytuacji będą wystarczająco ostrożne, to na pewno zobaczą, że białe grożą matem i że możemy się ochronić, na przykład przesuwając tego skoczka na G6, na lepszą pozycję. Teraz goniec broni pola na D6, więc nie ma mowy o szachu. I wprawdzie goniec biały może teraz odejść na A4, ale czy widzicie już, w jaki sposób czarne tak czy owak zdobędą figurę białą? No cóż, szacha na A5 tym razem nie damy, bo skoczek nam zbije hetmana, ale możemy zdobyć klasyczne widełki pionkiem z B7 na B5, atakujemy jednocześnie gońca i skoczka i na pewno jedną z tych figurek zdobędziemy, uzyskując dużą przewagę, a może nawet już i od razu wygraną pozycję. Dlatego to jest tutaj kolejny przykład tego, że pionkożerstwo nie popłaca i że trzeba z braniem takich wolnych pionków w debiucie bardzo uważać. Nie mówię, że to zawsze jest zły ruch. Czasami właśnie warto takiego pionka, zwłaszcza centralnego, wziąć. Jeżeli nie wiążą się z tym żadne poważne konsekwencje, to będzie to prowadziło do naszej przewagi i to do dużej, ale zawsze trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie, ponieważ przeciwnik może na nas zostawić taką pułapkę, jak na przykład tutaj i nawet jakieś tutaj, później jakieś takie sprytne działania, typu właśnie ruch skoczkiem na C4 z planem dania mata na polu D6, mogą nie zapobiec temu, że poniesieniu przez nas konsekwencji naszego pionkożerstwa. Więc
uważajmy na piąkorzestwo. I jeszcze ostatni przykład, słuchajcie, zanim wam go pokażę, to powiem wam taką małą ciekawostkę. Zapewne słyszeliście o filmie Gambit Królowej, bardzo popularnym ostatnio, zarówno w środowisku szachowym, jak i poza nim, opowiadającym o perypetiach młodej, bardzo utalentowanej szachistki Beth Harmon. W oryginale angielskim nazywa się on Queen's Gambit i ten oryginalny angielski tytuł zawiera w sobie pewną grę słów, którą ciężko oddać na język polski, bo z jednej strony oznacza on dosłownie właśnie Gambit Królowej, to jest dosłowne tłumaczenie tego tytułu i to jest dobre tłumaczenie, bardzo dobrze myślę, moim zdaniem, że on został właśnie tak przetłumaczony, ale po angielsku Queen's Gambit to jest nie tylko tak dosłownie Gambit Królowej, tak jak tytuł filmu, ale jest to również jeden z najpopularniejszych debiutów zamkniętych, czyli tak zwany po polsku gambit hetmański, który rozpoczyna się posunięciami D4, D5 i C4. To jest właśnie Queen's Gambit po angielsku, a po polsku gambit hetmański. Także na tym właśnie ta taka pewna gra słów w tytule tego znakomitego serialu polegała. Powiedziałem debiut zamknięty. Debiuty zamknięte to są takie debiuty, w których białe zaczynają partię innym posunięciem niż E2, E4 na początku partii. Będziemy sobie o tym jeszcze mówili. Na razie wyjaśniam tylko to pojęcie, którego użyłem, a które być może nie dla wszystkich z was było jeszcze do końca zrozumiałe. I zobaczymy na koniec właśnie pewną pułapkę, którą czarne mogą zastawić właśnie w Queen's Gambit, czyli w gambicie, no tym razem nie gambicie królowej, tak po polsku, ale gambicie hetmańskim. Otóż czarne mogą zagrać tutaj, mają tutaj wiele ruchów do wyboru. Mogą zbić pionka na C4 i wtedy będzie taki przyjęty gambit hetmański, albo mogą na przykład wzmocnić tego pionka ruchem E6, i to jest taki, to jest, jak się łatwo domyślić, nieprzyjęty gambit hetmański, wariant klasyczny. I dalej można grać na przykład skoczek na C3, czarne grają skoczek na F6, białe grają goniec na G5 i teraz najpopularniejszym ruchem dla czarnych jest ruch goniec na E7, ale można zadać tu mnie skoczek z B na D7, to też jest dobry ruch i zastawia małą pułapkę. Bo pytanie, czy czarne przypadkiem nie oddały teraz białym piona? Bo przecież białe mogą wybić na D5 i wybić skoczkiem tego pionka. Bo przecież jeżeli skoczek zbije skoczka, to biały goniec zbije hetmana. Co o tym sądzicie? Jak byście zagrali w tym momencie czarnymi? Czy czarne oddały tego pionka niepotrzebnie? Czy jednak czai się za tym jakiś głębszy zamysł? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że czarne pomimo tej pozornej pułapki, którą zastawiły białe, mogą i powinny zbić tego skoczka. No ale zaraz, przecież białe biją w tym momencie hetmana. Ale czy widzicie już, jaką ripostę mają w zanadrzu czarne? Oczywiście. Możemy zadać gońcem F8 na B4, dając szacha białemu królowi i okazuje się, żeby ochronić swojego monarchę, białe muszą same zrzucić hetmana, grając hetmanem na D2. I po wybiciu hetmana, odbiciu gońca i teraz odbiciu króla gońcem na D8, okazuje się, że czarne dzięki całej tej akcji zdobyły figurę, zostały z figurą więcej, ze skoczkiem za pionka więcej i dzięki temu z wygraną pozycją. Czyli okazało się, że tutaj znowu pionkorzestwo białym nie popłaciło, bo ten ruch skoczek bije D5 wydawał się bardzo dobry, ale tak naprawdę okazał się dużym błędem. Więc zawsze uważajmy z braniem takich wolnych pionków na początku partii, bo może się za tym kryć właśnie jakaś pułapka. A na marginesie naszego dzisiejszego tematu pionkorzestwa zauważmy, że ten ostatni przykład pokazuje, że nawet jeżeli przeciwnik tutaj najwyraźniej ma jakiś sprytny zamysł, powiedzmy, że tutaj właśnie bije nam pionka, no i widzimy, że jak bijemy skoczka, to on nam bije hetmana i wielu szachistów popełnia ten błąd, że na tym kończy już swoje myślenie o tej pozycji, że na tym kończy już swoje obliczenia. Warto sobie w takich sytuacjach zadać pytanie, ok, a co będzie, jeśli ja wykonam jeszcze jeden ruch?
co ja mogę zrobić na następnym posunięciu. Po prostu obliczyć to jedno posunięcie dalej. Jeżeli to byśmy zrobili w tej sytuacji, to na pewno byśmy zobaczyli, że po tych dwóch posunięciach mamy jeszcze tego bardzo kąśliwego dla białych szacha gońcem na B4, który odwraca totalnie tę pozycję na naszą korzyść. Tak jak to właśnie tutaj widzieliśmy. Także zawsze, jeżeli widzimy jakiś sprytny zamysł przeciwnika, tak jak to miało miejsce tutaj w tej partii, zawsze starajmy się obliczyć jeszcze o to jedno posunięcie dalej. Sprawdzić przeciwnika. Czy ten pomysł, czy ta zastawiona przez niego pułapka jest rzeczywiście taka dobra, taka silna, na jaką wygląda na pierwszy rzut oka. A poza tym pamiętajmy o tym, żeby uważać na pionkorzelstwo. Pamiętajmy, pierwsza za szybki rozwój i roszada, druga za silne centrum mieć wypada i to jest ważniejsze od tego, ważniejsze od po prostu łykania jak pelikan kolejnych pionków na początku partii. Bo jeżeli będziemy te pionki tak łykali, to może się to łatwo obrócić przeciwko nam. A z drugiej strony, jeżeli przeciwnik zamiast stosować te zasady, o których mówimy w naszych filmikach, których się uczymy, zaczyna właśnie uganiać się z naszymi pionkami, to nie obawiajmy się tego, ale się raczej cieszmy i szukajmy sposobów, w jaki sposób moglibyśmy naszego przeciwnika za jego pionkorzelstwo ukarać. Mam nadzieję, że te przykłady, które przygotowałem dla Was na dzisiaj, podsunęły Wam dużo ciekawych pomysłów i dużo inspiracji odnośnie tego, jak możemy to robić. I to byłoby tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Wam za kolejne spotkanie przy szachownicy. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Napiszcie może jakiś fajny komentarz. Udostępnijcie ten filmik na waszych profilach w mediach społecznościowych. Z góry bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. A dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym spotkaniu przy szachownicy. Trzymajcie się, miejcie dzisiaj wspaniały dzień albo wspaniały wieczór, w zależności od tego, kiedy ten filmik oglądacie. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!